Cześć widzowie! Wczoraj maksując swoją kikę trafiło mi się całkiem fajne starcie przeciwko graczowi lecącemu Jakiem 15, a dziś mam kolejne starcie odrzutowiec versus odrzutowiec. No to lećmy. Rzecz cała zaczyna się od tego, że zaraz na początku meczu chciałem zrzucić bombę na jakiś wysoce punktowany cel naziemny, no bo to właściwie jedyna sensowna droga, żeby kikę maksować. Tam u góry widziałem, że leci sobie gościu na Henklu 162 i mu się wystawiał. Dlatego pierwsze co robię po zrzuceniu bomby, to nawrót w stronę swoich linii i go odciągam dalej. Dzięki manewrom unikowym, jakie w którymś z moich filmów omawiałem, wywija mu się i nie jest w stanie mnie trafić. Moja kika ma zrobione ulepszenie od silniku, więc już nie jest taka cienka jak podczas walki z Jakiem. Niemniej nie mam aż tak wiele atutów w porównaniu do Henkla 162. Mianowicie obrót beczką ma on o wiele lepszy, prędkość maksymalną podobną. No więc trzeba będzie zastosować coś innego. A jedną ze słabości samolotu mojego przeciwnika jest to, że on bardzo mocno wytraca prędkość, kiedy idzie pionowo do góry. I retencja energii też nie jest taka dobra w jego przypadku. Jak już go odciągnąłem daleko, to zaczynam manewry Rolling Scissors po to, żeby trochę wytracił prędkości. Ale ponieważ on ma obrót beczką dobry, to jak widzicie, dość łatwo utrzymuje się na moim ogonie. Aż do teraz. Pozwoliłem mu się do siebie zbliżyć po to, żeby go w pewnym momencie zacząć wyciągać na climbing spiral i wykorzystać tą jego wadę, którą poznałem przy okazji maksowania Henkla 162. No i widzicie, spuch wcześniej ode mnie. Ponieważ mam niską prędkość, to przy pomocy steru kierunku zaczynam wykonywać manewr Hammerhead. Mój nos opada w dół. A lotkami nakierowuję się tak, żeby być prostopadłym do spodziewanego wektora lotu przeciwnika. Najlepsze, co on mógł w tym momencie zrobić, to skręcić w moją stronę pode mnie, ale poleciał prosto, chcąc nabrać prędkości. I to mi dało okazję do ostrzelania go tak, że urwałem połowę steru wysokości. No i co tu dużo mówić, teraz to ja jestem sprite, a on jest pragnienie. Żeby kika miała lepsze działko, nie tą badziewną 1.30, to by się rzecz cała skończyła szybciej. No ale w końcu przeciwnik zostaje spizgany, a ja na szczęście unikam tego patałacha, co wali nie patrząc, że jestem przed nim. A oto jak sytuacja wyglądała z perspektywy oponenta. Gurza mnie dostrzegł, pomyślał, że spizganie kiki atakując z przewagi pułapu będzie sprawą trywialną, no i rozpoczyna atak boom and zoom. Zrzuciłem bombę na bunkier i zaczynam odciągać przeciwnika no dalej od jego linii. Ponieważ on atakuje z wysokości i prędkość maksymalną ma podobną albo większą od kiki, no to utrzymuje mi się na ogonie i dystans do mnie skraca. Próbuję ostrzeliwywać, ale ja umiem unikać takich strzałów, kiedy ktoś mi siedzi na ogonie i odciągam go cały czas dalej. On jest w tym momencie mocno na mnie zafiksowany. Jak uznałem, że odciągnąłem go już wystarczająco daleko, no to snap rollem przechodzącym do splitesa nurkuję pod niego, zaczynając walkę manewrową.
Pierwsza rzecz, jaką robię, to Rolling Scissors. Po to, żeby przeciwnik wytracał energię. Ale w tym manewrze ja go nie pokonam i mam tego świadomość. Cały czas mu się wywijam, podpuszczam go do siebie, by w odpowiednim momencie wykorzystać słabość przeciwnika, znaczy słabość maszyny przeciwnika, mianowicie szybkie tracenie prędkości przy ostrym zadarciu nosa do góry. Tutaj z początku przy tym climbing wspierał trochę, nie bardzo mi się ten samolot ustawił jak należy, ale to po chwili tam lotkami go skontrowałem. No i proszę bardzo, już bidaczek zdycha, a ja na klapach do lądowania jeszcze tam się do góry pnę. Zaczynam opadać. Jak zaczynam opadać, używam steru kierunku do zrobienia manewru Hammerhead i lotkami, żeby tutaj wektor lotu w tym kierunku nakierować, co mi pozwoli przechwycić gurzę. No i teraz ja jestem Berek. Pierwszy celny strzał urywa mu pół steru wysokości, a ja mu siedzę na dupie. No i teraz jego sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Szczęście starczyło mi działek amunicji w działku, przepraszam, na tyle, żeby go spizgać. No i ten BF, który tam próbował go atakować, na szczęście mnie nie sięgnął, bo często niestety do takiej sytuacji dochodzi. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!